Słuchasz Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Mówi dla Was Aga Bednarek, a moim gościem jest Patrycja Greinke, uczestniczka programu Supermodelka Plus Size i super dziewczyna. Dowiesz się od niej, jak zwalczyć kompleksy, wkroczyć z przytupem do świata modelingu i wciąż pozostać sobą. Gorąco zapraszam. Cześć Patti, witam Cię gorąco w naszym ekspresie do mody. Bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać, zaglądnąć za kulisy branży fashion. Liczę, że odsłonisz przed nami trochę tajemnic, odrobinę modowych smaczków, opowiesz, czym się zajmujesz i dlaczego się tym zajmujesz, jak przebić się do świata modelingu, czy wystarczy zapukać, czy trzeba wyważyć drzwi z kopa. Dałaś się poznać światu, biorąc udział w programie dla niektórych dość kontrowersyjnym, Supermodelka Plus Size. Skąd w ogóle pomysł, aby się tam zgłosić? No cześć tak w ogóle, więc ja też może się tak przywitam. Bardzo w ogóle dziękuję za zaproszenie do rozmowy i jak najbardziej bardzo chętnie, może uda mi się jakieś smaczki Wam pokazać, może kogoś zaciekawimy tym, więc jak w ogóle, skąd pomysł na wzięcie udziału w programie, tak? Tak. No więc to jest w ogóle śmieszna historia, ponieważ ja w tamtym czasie mieszkałam w Niemczech i tam była pierwsza edycja tego programu. I pamiętam, że bardzo chciałam się zgłosić, natomiast jeszcze nie potrafiłam tak języka niemieckiego. Więc troszeczkę mówię, dobra, nie zgłaszam się, no bo wiadomo, jednak ten język to jest duża blokada, prawda? Jeżeli ktoś nie potrafi się obsługiwać tak po prostu swobodnie. No więc nie wzięłam udziału w tej pierwszej edycji tam w Niemczech. No i oglądałam to w telewizji i wtedy było mi bardzo szkoda, że się nie zgłosiłam. I pomyślałam sobie, że najgorsze to jest w życiu, kiedy żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy. No i rzeczywiście tak sobie powiedziałam w tamtym momencie i powiedziałam, że jeżeli kiedyś będę miała jeszcze okazję, żeby się zgłosić, to po prostu zrobię. No i też tak było. Jak była kolejna edycja, to zgłosiłam się i do Niemiec. Potem okazało się, że jeszcze w Polsce był ten program, powstała pierwsza edycja. No i jednak wiadomo, nie ma to jak u siebie, więc zgłosiłam się do polskiego ostatecznie. Czyli wcześniej w ogóle nie próbowałaś sił w modelingu, to był taki start? Nie, już wcześniej próbowałam sił w modelingu, jak najbardziej, dlatego też byłam tak bardzo zaciekawiona tym programem i tak bardzo on mnie wtedy już zainteresował. Natomiast no myślę, że to nie było na taką skalę, jaką jest teraz, tylko że no myślę, że to nie było na taką skalę po prostu. A czym był dla Ciebie ten program? Taką wyrzutnią do dalszej kariery zawodowej, czy raczej przygodą, zabawą? Jak to wspominasz? Ogólnie to nie było tak, że jak szłam do programu, to koniecznie byłam nastawiona na to, że to musi być jakaś wyrzutnia. Bardziej chciałam to potraktować po prostu jako przygodę w życiu. Ale rzeczywiście było tak, że gdzieś tam była ta wyrzutnia. Natomiast teraz jakby pracuję troszeczkę inaczej i muszę zmienić troszeczkę swój wizerunek, jeżeli to tak, o ile można to tak nazwać, ponieważ wtedy nosiłam inny rozmiar i teraz noszę inny rozmiar, więc dużo osób właśnie pamięta mnie jeszcze jakby z tamtego rozmiaru. Właśnie miałam o to pytać, że w programie byłaś tą dumną posiadaczką rozmiaru 44, a teraz przeglądając zdjęcia z Twojego Instagrama, no nie widzę już tamtej dziewczyny, jest Patrycja, ale o połowę mniejsza. Więc czemu postanowiłaś schudnąć? Na potrzeby zawodowe czy dla siebie? Nie, zdecydowanie uważam, że jeżeli chodzi tutaj o dietę i ćwiczenia, to jak najbardziej tylko i wyłącznie dla siebie. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że tutaj chodzi o zdrowie, więc zdecydowanie dla siebie. Takim właśnie wyrzutnikiem do tego, żebym zmieniła swoją wagę, to było właśnie kwestia, wydaje mi się, jakiegoś tam zdrowia. Natomiast też estetyki tutaj. Pracując jako modelka, to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy modelkami plus size, to my po prostu możemy się objadać i nie dbać o siebie, nie musimy ćwiczyć. Wygląda to w ten sposób, że no bardzo trzeba o siebie dbać, dokładnie tak samo jak w takim normalnym modelingu. Ja na przykład mam teraz taki pomysł na siebie i wtedy właśnie taki był pomysł na samym początku, że będę o siebie dbała i chciałabym mieć nadal kształty, chciałabym być dalej plus size. No właśnie mnie mam pytać, czy chcesz wyjść poza tą etykietkę plus size, czy jednak w niej dalej zostać? No, chciałabym jednak zostać w etykiecie plus size. Podobają mi się takie pełne kształty, natomiast jak mówię, mam taki pomysł na siebie, że po prostu będę ćwiczyła, żeby to wszystko było ładne, jędrne.
wiadomo, pracować, po prostu pracować nad sobą. No, myślę, że to po prostu wyjdzie mi na zdrowie, jeżeli chodzi tutaj. W mojej pracy jest bardzo ważna pewność siebie. Jeżeli ja ćwiczę, dbam o to, co jem, dbam o dietę, to czuję się też bardziej pewna siebie po prostu. A to w tej pracy no jest niestety albo stety konieczne. A jak osiągnąć tak rewelacyjny wynik? Mogłabyś coś doradzić naszym słuchaczkom? Bo to taki temat, który nigdy się nie nudzi. Jak mogą pomóc, to jak najbardziej. Natomiast szczerze mówiąc, no niestety nie ma tutaj jakiegoś złotego przepisu na to, jak schudnąć po prostu i jak tutaj po prostu trzeba dbać o sylwetkę. I po prostu zmienić nawyki żywieniowe, ponieważ to nie jest tak, że pójdziemy sobie na dietę. Ja też nieraz naprawdę próbowałam różnych diet, czy to były jakieś diety Dukana, czy jakieś tam inne. Natomiast zawsze był efekt ten sam, że chudłam, a potem znowu przytyłam, więc... Efekt jojo, tak? Tak, dokładnie, więc jak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o takie diety, to odradzam dziewczyny, naprawdę odradzam z całego serca, ponieważ to może nam tylko więcej szkody narobić niż pożytku. A jeżeli chodzi, żeby zdrowo schudnąć, to po prostu musimy zmienić swoje nawyki żywieniowe malutkimi kroczkami. Czas i tak zawsze minie. To trzeba dać sobie po prostu czas, trzeba zmienić po prostu swoje życie. I wtedy to nie będzie już też dieta, tylko po prostu będzie taki styl życia. A jak myślisz, dlaczego program Supermodelka Plus Size zniknął z ekranów po pierwszej edycji, a TVN-owskie Top Model chyba już od 10 lat przyciąga miliony widzów? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że wynika to z tego, że to był rzeczywiście Supermodelka Plus Size, to był bardzo kontrowersyjny program. Ale w innych krajach trwają te edycje. Trwają. Myślę, że my jeszcze, że nasz kraj jeszcze nie jest do końca gotowy na ten modeling plus size. Rzeczywiście to widać nawet w branży, że on jeszcze bardzo kuleje. Nie wszystkie firmy chcą pokazywać ubrania na przykład na modelkach plus size. No myślę, że my nie jesteśmy po prostu jeszcze do końca na to gotowi. W programie zostałyście ukazane właśnie jako ofiary wrogiego i nietolerancyjnego społeczeństwa. Pamiętam tę kontrowersyjną, bardzo śmiałą sesję, kiedy zostałyście pomazane markerami i miałyście na sobie jak piętna różne przezwiska. Jak ty to wspominasz? Bo to była bardzo mocna sesja dla oglądających. Tak, i rzeczywiście to była też moja najmocniejsza sesja w życiu. Nigdy nie miałam chyba mocniejszej sesji. Natomiast ja wspominam tę sesję bardzo dobrze, ponieważ jakby zostawiłam troszeczkę takich negatywnych emocji, które były związane z jakąś tam przeszłością, zostawiłam to za sobą. Po prostu sobie stanęłam na środku i pomyślałam sobie, stoję tutaj z tymi napisami i przecież nic się nie zmienia, jestem cały czas dokładnie taka sama, nic się nie zmieniło. Ja staram się po prostu nie przejmować absolutnie teraz tym, co mówią o mnie inni. Naprawdę musimy się kierować tym, co podpowiada nam nasze serce i tylko tak osiągniemy jakiś sukces, bo jeżeli będziemy się obracać za siebie i słuchali innych, słuchali, co mówią na nasz temat, no to niestety to będziemy po prostu stali w miejscu. Więc czy to są jakieś wyzwiska, czy cokolwiek innego, to po prostu musimy robić swoje. Ale spotkałaś się na co dzień z hejtem, tak? W szkole, na ulicy? Tak, rzeczywiście. I też było tak na początku, że bardzo się tym przejmowałam. Wiadomo też, jak byłam młodsza, no to ta dziecięca psychika też jest troszeczkę inna. Natomiast na dzień dzisiejszy to po prostu, jak sobie przypomnę te wszystkie hejty czy jakieś wyzwiska, to chce mi się śmiać, bo to było taką jeszcze chyba na dzień dzisiejszy, myślę, że to była taka siła napędowa wręcz nawet. Czym była dla ciebie ta krytyka? Ciosem czy motywacją? Bo ona, wiadomo, nie była konstruktywna tak naprawdę. No właśnie. W moim przypadku, jeżeli jest to konstruktywna krytyka, to ja jak najbardziej się z nią liczę i jak najbardziej wtedy to jest dla mnie tylko i wyłącznie motywacja. Jak najbardziej zawsze wtedy w różnych aspektach sobie wszystko patrzę i jeżeli ktoś ma rację, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest niekonstruktywna krytyka, wychodzi to po prostu z chamstwa, z hejtu, no to ja nie widzę sensu, żeby się tym przejmować. Takie rzeczy możemy sobie po prostu tak mówić. Pewnie, niektórzy po prostu nie potrafią się tym nie przejmować. Ja myślę, że to jest kwestia wypracowania. Musimy po prostu wypracować jakąś taką pewną świadomość siebie, żebyśmy wiedzieli, znali swoją wartość po prostu. Bo takim ludziom to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nas zgnębić, żebyśmy byli na dole. Jeżeli oni jeszcze widzą, że my jesteśmy coraz wyżej i osiągamy jakieś sukcesy, czy coś takiego, to po prostu tych ludzi boli, bo oni nie mogą być tacy jak my. Oni po prostu żyją tylko dzięki temu, że wysysają od innych ludzi, którzy mają dużo pozytywnej energii. Mm-hmm. Wysysają tę energię i chcieliby ich tak samo zgnębić, żeby byli takimi smutnymi ludźmi jak oni. No ale trzeba po prostu to wypracować i nie dać się, kochane.
Jasne. Wspomniałaś w jednym z wywiadów, że różnorodność jest piękna. Jak przekonać do tego innych? Warto w ogóle przekonywać? Jasne, uważam, że bardzo warto przekonywać ludzi, że różnorodność jest piękna, ponieważ jak sobie nawet idziemy, nie wiem, ulicą, czy jesteśmy w jakimś sklepie, przecież każdy człowiek wygląda zupełnie inaczej. Jak świat, wyobraźcie sobie taki świat, gdzie wszyscy wyglądaliby tak samo, byliby ubrani tak samo, no byłoby troszeczkę chyba dziwnie, prawda? No ale no popatrz, w obecnych czasach wszyscy próbujemy się tak naprawdę ujednolicić. Zejść do tego rozmiaru 36, nosić ubrania z popularnych sieciówek. No jak zapobiec tej fali klonów? Tak naprawdę no sami staramy się do siebie upodobnić. No to jest właśnie najgorsze, bo to jest to, o czym mówiłam, że my nie znamy jakby siebie do końca. I my cały czas siebie poszukujemy gdzieś indziej. Poszukujemy się, porównujemy z innymi. To właśnie nie jest dobre. My powinniśmy szukać siebie gdzieś tam w głębi, bo każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest zupełnie inny, każdy z nas w ogóle przeżył coś innego, każdy ma za sobą zupełnie inne historie, każdy ma swoją historię. No tak, każdy ma nawet inny gust. Dokładnie, każdy ma inny gust. Idziemy, nie wiem, z koleżanką na zakupy, koleżance się podoba taka sukienka, nam się podoba taka sukienka, tak po prostu najprościej, tak? I nie wiem, no każdy ma jakiś tam, powiedzmy tak jak my kobiety, no to mojej koleżance na przykład podoba się taki typ faceta, mi się podoba taki typ faceta. I co by było, gdyby po prostu wszyscy byli tacy sami jednakowi? No byłoby po prostu nudno. Tyle, że media, gazety narzucają pewien typ urody i my do tego typu urody dążymy chcąc, nie chcąc. Gdzieś tam pewnie często podświadomie, niestety. Rzeczywiście tak jest, natomiast już też widzę dużą zmianę. Może jeszcze niekoniecznie tutaj w Polsce, ale już na przykład bardzo tacy duzi producenci rzeczywiście pokazują modelki plus size i myślę, że powoli gdzieś tam dojrzewamy do tego, że będziemy mogli pokazywać też nie taki jeden kanon piękna, który jest cały czas pokazywany w rozmiarze 34-36, tylko rzeczywiście pokazujemy też po prostu kobiety, po prostu nas, silne babeczki. No tak, już trochę ten program otworzył oczy społeczeństwu tak naprawdę. Te kontrowersje też nie wynikały z niczego. Też mi się tak wydaje, przynajmniej mam taką nadzieję, że ludzie teraz troszeczkę pomyślą zawsze dwa razy, zanim powiedzą komuś coś przykrego, czy po prostu zaczną hejtować ludzi. Pomyślą o tym, że to jest coś, co odbija się innym. Tak, że kogoś to krzywdzi po prostu. Że dokładnie, że to, że ktoś, nie wiem, jest po prostu gruby, to, że jak mu się powie, słuchaj, no ty jesteś gruby i jesteś świnią, wyglądasz jak świnia, że tej osobie nie zrobi się przykro. To jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jak jest szczupła osoba, która, nie wiem, chciałaby sobie przytyć, powiedzmy, bo uważa, że jest za chuda. No bo wiadomo, zawsze mamy coś w sobie takiego, co chcielibyśmy zmienić. No nie ma, słuchajcie, takiej osoby, która po prostu uważa się za ideał. Nie ma. No nie uwierzę w to, że każdy zawsze chciałby coś sobie zmienić. Więc jeżeli jest nawet taka bardzo szczupła osoba i powie się jej, słuchaj, no ty wyglądasz jak wieszak albo jak kościotrup, no to na pewno też jej się nie zrobi miło. A powiedz mi, spełniasz się jako modelka? Co lubisz w tej pracy? Spełniam się jako modelka. Uwielbiam to w ogóle. Powiem wam szczerze, że w życiu bym w ogóle nie pomyślała kiedyś, że pójdę w modeling. Nigdy nie zapomnę właśnie mojej pierwszej sesji zdjęciowej, kiedy mi zrobili właśnie włosy, makijaż, w ogóle zupełnie inaczej. Jeszcze mi zrobili przedziałek na środku, gdzie ja zawsze z grzyweczką. To było dla mnie totalnie w ogóle coś innego. I pamiętam, jak stanęłam pierwszy raz na tym białym tle, to była sesja produktowa wtedy, pamiętam, we Wrocławiu. No i tak spojrzałam w to lustro i powiedziałam, że wow, to będzie to, co będę chciała robić. Zrobiło po prostu to na mnie takie wow, dobre mega wrażenie, że po prostu... Czułaś się taka piękna, tak? Rozumiem. Tak, czułam się po prostu taka piękna, z taką mocą, z taką energią po prostu. Do tego już kiedyś zawsze spotykałyśmy się z naszymi koleżankami, jeszcze jak byłyśmy dzieciakami. I robiłyśmy sobie zdjęcia i tak zawsze sobie myślałam, o, może być taką modelką, ale to było dla mnie takie nieosiągalne, ponieważ kto w tamtych czasach myślał o modelingu plus size? A w jakich sesjach, stylizacjach czujesz się najlepiej, najpewniej? Myślę, że w takich klasycznych, jakieś po prostu zdjęcia produktowe, chociaż powiem szczerze, że ja to tak kocham, że nie wiem, że nie ma czegoś takiego, coś, co lubię mniej. Uwielbiam pracować z ludźmi po prostu. Jak mamy na przykład jakieś sesje produktowe, to lubię sobie pomierzyć te wszystkie rzeczy, pooglądać, bo to już rzeczywiście wiecie same kobietki, jak to jest. Jak sobie, nie wiem, pójdziemy do sklepu i poprzymierzamy trochę tych rzeczy,
to od razu się humor poprawia. Tak, już humor poprawia, już nawet nie trzeba tego wszystkiego kupować, natomiast wystarczy, że sobie tylko przymierzymy i to wszystko. No tak, w pełni to rozumiem. Tak, dokładnie. Czy w świecie modelingu plus size jest duża konkurencja? Bo w tym świecie zwykłego modelingu, jeśli to tak można nazwać, no jest ogromna. Tak, jest konkurencja, ponieważ dużo dziewczyn, mamy dużo pięknych dziewczyn u nas w Polsce. Czy tutaj chodzi o modelki zwykłe, czy modelki plus size, to mamy w Polsce piękne modelki plus size. Myślę, że mamy naprawdę nawet takich parę modelek plus size, które mogłyby śmiało działać gdzieś na takim rynku międzynarodowym. Zresztą też działają nawet niektóre, więc super. No więc jest ta konkurencja, no konkurencja nie śpi. Mamy piękne kobiety i to wszystko zrobimy. A jakie są wymogi, żeby w ogóle zostać modelką plus size? Trzeba mieć jakieś konkretne wymiary, rozmiar? Wygląda to w taki sposób, że ogólnie modeling plus size i tak bardzo branżowo i tak ściśle rozpoczyna się już od rozmiaru 38. Tylko bardzo często w ogóle ludzie bardzo negatywnie na to stwierdzenie reagują, że modeling plus size od 38, no to co, no to ja mam rozmiar 38, już też jestem plus size. Jeżeli mówimy tutaj tak jak w branży, typowo branżowo, to modelka zero ma mniejszy rozmiar i kończy się na rozmiarze 36 i wtedy modelka, jeżeli w ogóle chodzi stricte o sam modeling, to wtedy już modelka plus size rozpoczyna się od rozmiaru 38. To mnie zaskoczyłaś. Myślałam, że podasz dużo większy rozmiar. Tak, natomiast jak mówię, to jest takie określenie ściśle branżowe. Natomiast jeżeli producenci już decydują się na modelkę plus size i decydują się pokazać ubrania na większej modelce, to z reguły są to rozmiary tak 42, 44 albo nawet wyżej. Ja ogólnie poszłam teraz w ten rozmiar 40-42, na takim chciałabym się zatrzymać, tylko chciałabym po prostu wszystko sobie fajnie rozbudować. Wymogiem jest tutaj, myślę, głównie wzrost. No myślę, że te 1,72 m trzeba koniecznie jednak minimum zmieniać. Tak, ponieważ tutaj czy jak robimy zdjęcia, żeby te ubrania dobrze wyglądały, to jest taki średni ten wzrost też klientek, więc 1,72 m wzrost, tutaj chodzi też o pokazy, bo modeling to też wybiegi, w których też ja się bardzo dobrze czuję. No tak, bo nie wszyscy się dobrze czują i na wybiegach, i podczas tych sesji produktowych. Powiedz mi, bo masz bardzo kobiecą, piękną figurę, jak oglądam twoje zdjęcia z Instagrama. Pełny biust, talię. Podpowiesz naszym słuchaczkom, jak eksponować ten typ sylwetki? Masz jakieś triki? Tak, ja zdecydowanie staram się zawsze na przykład, bo o co tutaj chodzi? Zawsze pokazujemy u siebie to, co jest najlepsze, tak? Pewnie. A zakrywamy to, co jakieś tam mamy mankamenty, jak mówię, każdy z nas ma, więc zawsze trzeba to, co dla nas złe, ukrywamy, to, co ładne, podkreślamy. Więc tak jak ja mam na przykład wąską talię, no to często zaznaczam ją na przykład jakimś paskiem, staram się nie nosić workowatych po prostu ubrań. Kiedyś na przykład bardzo wstydziłam się w ogóle mojego obfitego biustu, teraz uważam, że to jest mój atut. I to jest właśnie ta kwestia tego, do tego, żeby dojrzeć do tego. Powinniśmy po prostu dojrzeć i starać się siebie samego odkrywać. Więc ja na przykład dojrzałam do tego, że mój biust to jest mój atut, więc po prostu staram się go zawsze też eksponować. Oczywiście nie wulgarnie, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o jakiś mały dekolcik, jak najbardziej nie zakrywam się żadnymi workami, żadnymi po prostu zwykłymi bluzkami, które robią ze mnie trapez, tylko jak najbardziej podkreślamy kształty, nie wstydzimy się swoich bioder. Tak samo kiedyś zawsze się wstydziłam swoich bioder, bo to, że ja mam wąską talię, to wynika też z tego, że mam szerokie biodra. Tego też się wstydziłam, że miałam szerokie biodra zawsze, bo zawsze byłam szersza niż moje inne koleżanki, niż rówieśniczki, więc raczej tego nie podkreślałam, tylko po prostu nosiłam jakieś luźne rzeczy, które to zakrywały. No więc tak nie robimy, podkreślamy. Tak nie robimy. Dobra, no bo właśnie często pozujesz w bieliźnie teraz, prawda? Czy to wymaga od ciebie śmiałości? Czy już tę śmiałość w sobie wyrobiłaś? Nie mam problemu, żeby pozować w bieliźnie. Myślę, że to jest też już jakaś tam śmiałość wyrobiona rzeczywiście. Natomiast w modelingu, no niestety, jeżeli pracujemy jako modelka, to tam nie ma czasu na to, czy my jesteśmy śmiałe, czy nieśmiałe. My po prostu musimy robić swoje. No a to jest normalne, że modelka też pozuje w bieliźnie. Ciało to jest narzędzie pracy modelki, więc myślę, że tutaj nie ma po prostu czasu na to, żeby się wstydzić, nie wiem, swojego ciała, czy się zastanawiać nad tym. Właśnie, ciała niedoskonałości.
Tak, po prostu w modelingu no niestety nie ma na to czasu. Jeżeli ktoś się decyduje pracować jako modelka, no to tutaj po prostu nie ma czasu na to, żeby się nad sobą użalać, czy nie wiem, czy się rozbiorę w bieliźnie, nie wiem, czy wyjdę w bieliźnie, nie wiem, czy fotograf mi będzie mógł zrobić te zdjęcia w bieliźnie. No po prostu albo działamy, albo nie działamy. Bo pamiętam, brałaś udział w tej nagiej sesji w programie Supermodelka Plus Size, prawda? Prawda. Jak się wtedy czułaś? Był stres? Bo to zawsze jest taki kontrowersyjny moment tych programów, że właśnie uczestnicy się buntują, nie chcą się rozebrać, są kamery, to jest nagrywane. Myślę, że zaraz od razu po tej sesji z napisami to była druga najbardziej kontrowersyjna sesja. Jak się wtedy czułaś? Czy był stres po prostu? Bo na tym zdjęciu, pamiętam, miałaś taki szeroki uśmiech, jakby tego stresu w ogóle nie było. Czy jakby miałaś problem, żeby się przełamać? Bo niektórzy na tym etapie rezygnują w ogóle z programu, przynajmniej w tym top model TVN-owskim. Tak, często rzeczywiście się tak zdarza, że uczestnicy rezygnują. Ja nie brałam rezygnacji pod uwagę w momencie, kiedy dowiedziałam się, że będzie to sesja rozbierana. Chciałabym zostać profesjonalistką i uważam, że trzeba do tego profesjonalnie podejść, trzeba być profesjonalnym, więc jeżeli fotograf mówi, że robimy dzisiaj takie zdjęcia, to takie zdjęcia robimy. Staram się podchodzić po prostu do tego na poważnie. Natomiast to była moja pierwsza taka sesja i to był dla mnie naprawdę bardzo duży problem. To było dla mnie takie... No to nie była prosta sprawa. Rzeczywiście to nie była prosta sprawa. Pamiętam, że bardzo długo próbowaliśmy zrobić dobre zdjęcie. Bardzo długo się otwierałam. Pamiętam, że nie za dobrze mi poszło na tej sesji właśnie z tego względu, że bardzo ciężko było mi się otworzyć. Natomiast to zdjęcie, które właśnie zrobił Emil Biliński, na którym byłam tak uśmiechnięta od ucha do ucha, to było zdjęcie, w którym w tym momencie po prostu puściło mi wszystko. Po prostu puściło mi wszystko. Ja potrzebowałam po prostu takiej chwili. I może przez to ta sesja nie poszła mi najlepiej, ponieważ przez bardzo długi czas no nie mogłam się otworzyć po prostu. Ale w pewnym momencie tej sesji coś nagle tak we mnie po prostu pękło. Wtedy Emil właśnie złapał to na zdjęciu i ja po prostu poczułam się piękna, więc... Na tym zdjęciu naprawdę przebija się ta radość, to piękno. Nie widać tego stresu, nie widać wstydu, nie widać nawet tej nagości. Jest po prostu piękna, uśmiechnięta kobieta. Tak, bo on się wtedy zakończył. Po prostu poznajemy siebie, cały czas poznajemy siebie. Czyli ta współpraca pomiędzy modelką i fotografem jest bardzo ważna. Tak, jest bardzo ważna. Fotograf musi być po prostu dobrym fotografem. Jeżeli pracujemy z dobrym fotografem, to te zdjęcia też wyjdą zupełnie inaczej. Dobra, to ostatnie pytanie, moje ulubione. Jak dużą sympatią darzysz buty? I ile masz par? No to chyba jak każda kobieta, kocham buty po prostu. Różnie bywa, różnie. Ojejku, no to powiem szczerze, ja to bardzo mało takich kobiet znam, które nie lubią buty. Rzeczywiście może znam, ale rzeczywiście ja jestem tutaj pod tym względem typową kobietą, która kocha buty. Ile mam par, szczerze mówiąc, to nawet nie liczyłam. Lepiej może nie wiedzieć. No tak, tak, bo to jest ciężki temat, ile masz par butów, bo to zawsze tak sobie kupisz jakieś buciki, a to one gdzieś tam pójdą, to myślę, że te 20-30 par butów może być. A jaki jest twój ulubiony model? Lubisz w ogóle chodzić w szpilkach? Bo jak kobiety są wysokie, to często mają z tym problem. No właśnie, i tutaj jest znowu kwestia tej pewności siebie. Po prostu no tak. Myślę, ja na przykład nie mam z tym problemu. To, że jestem wysoka, to nie wyklucza przecież... To jest też atut, że jesteśmy wysokie. Na przykład chociażby, żeby zostać modelką, musimy być wysokie, więc to jest jak najbardziej, też uważam, że mój wzrost jest moim atutem, więc jak najbardziej nie wstydzą się zakładać szpilek i kocham szpilki. W ogóle kocham obcasy, moi znajomi to się zawsze śmieją. Nawet wczoraj stawiam takie zdjęcie na Instagrama, na którym sobie chodzę po plaży w sandałkach. Widziałam. Tak, ja jestem po prostu taką, ja jestem taka typowa, ja muszę mieć zawsze obcasik i dla mnie nie ma problemu, czy to po plaży, czy gdziekolwiek, dla mnie obcasik musi być, chociaż malutki. Nie no, super. Dobra, zachęcamy dziewczyny w takim razie do chodzenia na obcasach i do pewności siebie, przynajmniej rozwijania tego w sobie. Dokładnie. Dziękuję Ci, Patrycja, za tę rozmowę. Bardzo było mi miło. Do usłyszenia. Dziękuję mi również, bardzo miło i do usłyszenia. Słuchaliście Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Już dziś zapraszam Was na blog eobuwie.pl, gdzie przeczytacie, jak zostać modelką według przepisu Patrycji Greinke. До услышания.